Okej, witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu powiemy sobie kilka słów na temat noda o nazwie Glare. Jest to ostatni z serii nodów zajmujących się filtrowaniem obrazu. Proszę zobaczyć, przygotuję sobie prostą scenę. Tych dwóch nodów nie będę potrzebował. Dodam sobie nod o nazwie Filter i dzisiaj zajmujemy się filtrem o nazwie Glare. Dodam sobie źródło obrazka. Swoją drogą o tym obrazku również jest kilka słów do powiedzenia, bo jest to obrazek dosyć ciekawy. Zaraz pokażę. To jest obrazek, który mam tutaj. Jest to obrazek obrócony w tej chwili, a więc nic za dobrze nie zobaczymy, jeżeli się mu przyjrzymy z bliska. Natomiast został on zrobiony w pracowni, czy też raczej na sali wykładowej podczas eksperymentów chemicznych. I zaraz opowiem dokładnie, co to był za eksperyment. Jest to dosyć ciekawa sprawa i myślę, że niewiele osób mogłoby tak naprawdę na żywo zobaczyć to, co się tutaj stało. Jeszcze tylko jedna rzecz. Ten obrazek jest obrócony, ponieważ aparat był w pozycji pionowej, a więc dodam sobie szybko jeszcze not o nazwie Distort Rotate. Wstawię go tutaj i obrócę o minus 90 stopni. O, może o 90. Dobra, właściwa strona obrotu. Ok, i teraz tak. Nasz obrazek wygląda w taki sposób. Został zrobiony z dużą czułością matrycy. Było duże ISO, nie wiem jakie. Musiałem sprawdzić w danych EXI. W każdym razie widać także bardzo wyraźny szum. Jest to brzydki szum, ale nie będziemy go teraz redukować. Tak zostanie jak jest. To, co chcę opowiedzieć, to to, w jaki sposób możemy skorzystać z tego noda o nazwie Glare. Jest to świetny nod do dodawania efektów takiego prawdziwego, eleganckiego postprocessingu do sceny. Teraz, jak tego noda dodałem, to ponieważ obrazek jest dosyć spory, będziemy mogli z pewnym opóźnieniem oglądać, co się dzieje. Teraz myślę, że wytrzymamy tą chwilkę zwłoki. No i teraz tak, to, co się tutaj dzieje, to jest tak naprawdę jeden z efektów dodanych do obrazka. I oczywiście nie widać tego efektu. Nie widać dlatego, że musiałem najpierw zmiksować sobie 100% wpływu tego obrazu, a później jeszcze dodatkowo działać tylko na piksele, których kolor jest większy, czy też jasność jest większa od tej wartości zwanej threshold. Teraz dostałem obrazek przyciemniony, ponieważ wszystkie piksele dosyć ciemne zostały odfiltrowane, no a te, które miałem zmienione, dostały tutaj taki dziwny połysk. I teraz ten połysk w tym momencie, w tym jakby ustawieniu tego noda, to jest taki połysk gwiaździsty. Ale przepraszam, nie powiedziałem jeszcze, co dokładnie ten obrazek oznacza. Otóż przywrócę jego podstawowy wygląd standardowy. Mamy tutaj fragment sceny z laboratorium chemicznego, widać stojący kubeczek, widać drucik, na którym jest kłaczek waty, który aktualnie się pali i gdybym jeszcze przesunął ten obrazek, to tam w górze gdzieś taki kubeczek jeden poleciał. No, uniósł się do góry. Z tym, że obraz teraz jest w pionie i został ucięty, musiałem go jeszcze przesunąć przez jakiegoś translata, nie chcę teraz stracić na to czasu. W każdym razie, to co tu się dzieje, to jest bardzo prosty eksperyment polegający na syntezie wody. Tworzy się tutaj woda, ale ciekawe jest to, że tworzy się ona na tym kłaczku waty. Jest to kłaczek waty posypany sproszkowanym palladem. Pallad jest to taki metal, który w tym momencie działa jako katalizator, a więc przyspiesza bardzo reakcję chemiczną. No i tak naprawdę w tym kubeczku jest pewnego rodzaju gaz, a ściśle rzecz biorąc mieszanina gazów. Jest to jedna z najpotężniejszych substancji wybuchowych, jakie znamy, mianowicie mieszanina piorunująca. Ta synteza wody odbywa się w sposób taki dosyć spektakularny, jak widać tutaj są pewne iskierki i tak dalej. Warto to zobaczyć na żywo. Miałem przyjemność, że takie zdjęcie udało mi się zrobić. No i stąd właśnie wybrałem ten obrazek, żeby pokazać, jak działa nasz NOD. No więc kataliza, czy też synteza katalityczna wody na katalizatorze palladowym z mieszaniny piorunującej. Świetna sprawa. Polecam wszystkim na uwadze. Same eksperymenty prowadził, można powiedzieć, towarzysz dr Pluciński Tomasz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszam na jego pokazy, naprawdę warto tam pójść i zobaczyć, co się dzieje. Dzieją się rzeczy niesamowite. No dobra, wracając teraz do naszego blendera. Mamy tutaj nod, który teraz ma wybrany efekt o nazwie Strix. Strix są to takie jakby kreski, które mogę dodać do obrazu, które powodują, że ten obraz rozciera się w dwóch kierunkach obecnie. Mam takich kresek 4 dzięki temu. Widać, że punkty obrazu, które były jasne, zostały rozciągnięte w takie ładne gwiazdki. I teraz oprócz takiego filtru mam również inne. Są ghosty, jest fog glow, simple star. Okay? Wybierając każdy z takich efektów mogę mieć zmianę ustawień w tym nodzie, więc jest tutaj o czym opowiadać. Te strixy mogą być oraz parę innych filtrów mogą być liczone w sposób taki przybliżony i wtedy mam różne jakby poziomy precyzji. Low jest najszybszym poziomem, który liczy troszeczkę najbrutalniej, najmniej dokładnie. Widać, że to są takie grube zmiany, niezbyt ładne, a high to jest najwyższy poziom, liczy się najdłużej i dostajemy dzięki temu najbardziej, no najładniejsze efekty, powiedzmy sobie tak. Teraz dopiero się policzył, widać, że te subtelne zmiany tutaj są bardzo porządnie wykonane. Ten nod ma kilka różnych ustawień i zależnie od tego, jaki wybiorę efekt, takie są ustawienia, więc przełączę się w tryb low, aby było to wyraźnie widać.
No i teraz mamy coś takiego jak ilość iteracji. Ilość iteracji określa, jak dokładne są nasze akcje, jak dokładnie policzone jest rozmycie i mamy także modulację kolorów. Kolejny pasek, kolejny slider. Modulacja kolorów działa w ten sposób, że pozwala rozszczepić kolory podczas rozmywania obrazu w danym kierunku. Widać teraz, że ta modulacja spowodowała, że moje barwy stały się takie troszeczkę jakby były z telewizji czy z czegoś. Niezbyt ciekawie to wygląda, ale jest to jeden z efektów, który można dodać. Jeżeli zmniejszę modulację kolorów, to kolory nie będą jakby rozszczepiane i nie będą miały takiego efektu jakiegoś aberracji sferycznej czy podobnych rzeczy. Teraz, miks określa, jak bardzo zmiksowałem obraz, który otrzymuję z tego noda, czy raczej wpływ tego noda na obrazek docelowy. Jeżeli ustawię na minus 1, to jest wartość graniczna, to będę miał obrazek bez żadnych zmian. Tak wygląda oryginalny obrazek. Wartość 0 to jest 50-50% zmiany. A więc widać tutaj pewne drobne efekty, ale nadal cały obrazek góruje nad tymi efektami, dlatego są słabo widoczne. I teraz zwiększając parametr miksowania np. do 0,5, już widać, że część obrazka się rozmywa, dostaje takie leciutko widoczne miejsca, które są rozpłynięte. No i oczywiście, jeżeli przeciągnę miks na 100%, to jest 100% obrazek, który się gdzieś tam wytworzył z tego naszego wejścia. Threshold określa, jaka jest jasność punktów, a więc jeżeli ustawię sobie 0, to wszystkie punkty będą brane powyżej 0, więc tak naprawdę wszystkie, cały obrazek mi się rozciągnie i wejdzie w cały obszar przetwarzania. Jeżeli ustawię sobie threshold rzędu 3,8, no to tych punktów jasnych, takich naprawdę świecących, będzie niewiele. Ale jeżeli mamy na scenie coś bardzo błyszczącego, to w tym momencie threshold pozwala nam wybrać do rozmycia tylko te błyszczące elementy i możemy je później zmieszać z naszym obrazkiem za pomocą parametru mix. Teraz na przykład coś takiego jak streaks, to jest ilość pasów, czy też ilość rozmyć, które mamy. Obecnie mamy 4 takie promienie. Jeżeli zwiększę ich ilość, to będę miał ich 5. Proszę bardzo, mam teraz takie ładne pięciokątne gwiaździste rozciągnięcia, mogę zrobić ich 6 i więcej. Oczywiście ten efekt zależy od tego, co chcemy osiągnąć i mamy teraz bardzo ładne gwiaździste rozmycia. Możemy także przekręcić je nieco, aby nie były takie idealne, na każdym rysunku takie same, więc można również zanimować ich ruch obrotowy. I mamy także siłę mieszania tego efektu. Jeżeli ustawię fade na minimalną wartość, no to te moje kreski się nieco skracają. To jest tak jakby długość tego promienia, który powstaje podczas rozmycia w trybie streaks. Jeżeli fade zrobię na 1, to będę miał ciągnięcie po całej długości prawie że. Tak to wygląda, więc również efekt ładny, przesadzony, bardzo kolorowy i z takiego zdjęcia powstaje jakaś kolorkowa, mozaikowa abstrakcja. Teraz pozostałe filtry to na przykład coś takiego jak Ghost. Ghost dziedziczy kilka ustawień z naszego poprzedniego setupu. No i ten Ghost tworzy taki ciekawy dosyć efekt rozmycia kolorów i postawienia ich w pewnych jakby takich wektorowych orientacjach. A więc mam taki jakby równik czy coś takiego, symetrię pewnego rodzaju. Jest to bardzo ładny efekt i oczywiście zwiększając ilość iteracji mogę ustawić precyzję liczenia tego efektu. Jeżeli iterację dam powiedzmy sobie na 2, to jest minimalna wartość, to wychodzi jakaś taka dziwna sytuacja, taki dziwny obrazek. Oprócz tego mam także coś takiego jak Fog Glow. Fog Glow jest to taka poświata mglista jakby. Tutaj już widać na tych jasnych obiektach, że jest pewnego rodzaju poświata. Nie wiem, czy to widać będzie na filmie, na YouTubie. W związku z tym możemy zwiększyć troszeczkę rozmiar tej poświaty, obniżyć troszeczkę threshold, żeby więcej się łapało. I dzięki temu mogę stworzyć taką scenę rozmytą światłem. Może teraz troszeczkę jeszcze podniosę threshold, żeby nieco przyciemnić. Mix niestety już jest na maksa. Damy w takim razie większą jakość. Zobaczymy, co wyjdzie. Spodziewam się, że uda się troszeczkę rozmyć niektóre z tych rzeczy, ale tak naprawdę potrzebujemy do tego celu bardzo ciemnego tła. No, to rozmycie widać chociażby na przykładzie tej butelki tutaj. Jest taka delikatna poświata dookoła niej. Tak samo ten fragment został rozmyty. I gdyby się tak wpatrzeć, można byłoby znaleźć pewnie więcej takich momentów, gdzie takie rozmycie nastąpiło. Ostatnim rodzajem filtra, który jest w tym nodzie, to mamy coś takiego jak Simple Star, czyli prosta gwiazda. Jest to filtr, który działa bardzo prosto. Weźmy, ustawmy może parametry w jakiś taki godziwy sposób, aby to było widać. Weźmy sobie low. I teraz tak, czekam aż się przeliczy. O właśnie, mam teraz przeliczoną scenę. No i mam teraz wszystko rozciągnięte w dwóch przeciwstawnych kierunkach na ukos. I jest to po prostu prosta gwiazda, nic więcej. Tego typu gwiazdkę można uzyskać, jeżeli zdrowo przegniemy z parametrami. Oczywiście mogę ten fade zmniejszyć, mogę threshold obniżyć troszeczkę, mogę mix zmniejszyć, żeby te gwiazdki dodać tylko w nielicznych niektórych miejscach. No teraz mix by trzeba było jeszcze podnieść. O, widać, że teraz coś się tutaj dzieje.
Jeżeli widać jakieś takie gwiazdki na obrazie, pamiętaj, że coś się dzieje, parafrazując pewną znaną osobę publiczną. Możemy także wyłączyć obrót 45 stopni i wtedy mamy proste gwiazdy, proste rozmycie w dwóch kierunkach, ale poziomopianowo tylko. No i w zasadzie to jest tyle. Ten NOT przydaje się do postprocessingu wtedy, kiedy chcemy naszą scenę podkreślić. Można za jego pomocą stworzyć taką scenę bajkową na przykład. Ewentualnie podbić jakieś jasne, świecące punkty. Możemy dodać komuś gwiazdki w oczach, jeżeli chcemy, aby były szczególnie błyszczące, żeby ta scena podkreślała pewną niezwykłość danej osoby. I tak dalej. Wszystko to przydaje się najbardziej w animacji, ale w takich statycznych scenach również ma pewne zastosowanie. Myślę, że to wszystko na razie. Suche informacje na temat samego noda. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.